Internetowa Telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość. Solidarność, którą ksiądz Tischner, mój mistrz, pewnie mistrz wielu z Państwa, zdefiniował kiedyś za świętym Pawłem jeden drugiego ciężary nosi. Kto dzisiaj najlepiej w praktyce realizuje tę ideę solidarności? Kto najlepiej nosi ciężary innych? To są te tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy osób skupionych w organizacjach pozarządowych, w Caritasie, w hospicjach dla dzieci chorych na nowotwory, w różnych organizacjach kulturalnych, edukacyjnych, sportowych. Pięć prostych wartości. To tym wartościom mają służyć polscy politycy. Nie ma takiej partii czy takich polityków, którym gotowi byliby zaufać. Jesteśmy tutaj dzisiaj razem po to, żeby zmienić tę sytuację, żeby zmienić Polskę, żeby przywrócić Polakom nadzieję. Nadzieję na to, że gospodarka będzie się znowu rozwijać. Nadzieję na to, że będą powstawać nowe miejsca pracy, że młodzi Polacy nie będą musieli szukać pracy kawałka chleba gdzieś tysiące kilometrów stąd. Nadziei na to, że zarobki będą pozwalały na godne życie. Nadziei na to, że państwo będzie bardziej przyjazne obywatelom. A nawet nadziei na to, że rządzący, nie ci obecni, ale ci, których wyłonimy w roku 2015, wyłonimy także z tego grona, który jest dzisiaj tutaj na sali, że ci rządzący będą szanować obywateli, będą pamiętać o tym, że polityka to jest służba, a nie pogoń za przywilejami dla siebie i swoich partyjnych punktów. Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie. Siłą polskiej gospodarki jest siła polskich przedsiębiorców, zwłaszcza tych wszystkich małych, średnich firm, które wytwarzają ogromną większość dochodu narodowego, które tworzą zdecydowaną większość miejsc pracy, które płacą największe podatki. Jak dzisiaj ci polscy przedsiębiorcy, te firmy są traktowane przez rządzących, jak są traktowane przez dwie główne partie polityczne. Jedna traktuje ich jak wojnę krowy, które trzeba wycisnąć z podatków ciągle podnoszonych, na którą nasyła się ciągle kontrolę organów skarbowych albo innych instytucji państwowych po to, żeby pod byle pretekstem dawać duże kary zasypujące dziurę budżetową. Druga partia traktuje przedsiębiorców jak chłopców do bicia. Straszy ich lustracją, straszy jeszcze większym podnoszeniem podatków, straszy domiarami. Chcę powiedzieć, że przedsiębiorcy są solą polskiej ziemi, a politycy mają działać na rzecz wspierania małych, średnich polskich przedsiębiorstw.